Chcesz kupić używaną limuzynę klasy średniej. Chcesz, żeby była duża, ładna, elegancka, szybka. Przejrzałeś pewnie z 1000 ofert samochodów, ale powiedz mi, czy kiedykolwiek wpisywałeś to? Widzisz Subaru i na bank myślisz sobie, szybki, stały napęd na 4 koła, drzwi bez ramek, dużo pali, ale czy na pewno? Mając spore doświadczenie z Subaru i ze zmianą, jakie te samochody przeszły, powiedzmy w roku 2007-2008, patrzę na niego i akurat ja wiem od razu, czego się po nim spodziewać. To jest takie auto, na które patrzę i wiem, o co chodzi. No w zasadzie ono przypomina mi taką historię, którą opowiadał mi dziadek, kiedy mówił, że on od samego początku wiedział, że Titanic zatonie. Od razu. Chodził, błagał, ostrzegał, krzyczał, wołał. Nikt go nie słuchał. Niektórzy nawet kazali mu wypierdolić z kina. I właśnie tym jest ten samochód. Ja od razu wiem, o co chodzi. Gadam już od 5 minut, a nie zdążyłem się przywitać, także standardowo cześć wszystkim. I jak już sobie trochę śmieszkujemy, to powiem Wam jeszcze, że nie można rozpocząć testu tego samochodu od poruszenia kwestii wyglądu. Przypomina mi się, jak myślę o wyglądzie tego samochodu, taka historia, kiedy po jednym z meczów naszej ekstraklasy, jeden z trenerów, to taki mecz, który 0-0, półtora sytuacji bramkowej, tragedia dla kogoś, kto ogląda. Jeden z trenerów na konferencji prasowej po takim meczu powiedział, że był to mecz dla koneserów. To teraz powiedzcie mi, jakim trzeba być koneserem Subaru, żeby podobał Ci się ten samochód. Ja jakiś czas temu testowałem imprezę, tą z 2008 roku, Lanosa, i to był brzydki samochód. Ale to, co zrobili rok później z Legacy, to już się wymyka standardom. Ja wielokrotnie mówiłem, że Subaru uwielbiam, wręcz może jeszcze bardziej. To są samochody, którymi ja mógłbym jeździć w zasadzie do końca życia. I Subaru nigdy nie były ładne, a wręcz można powiedzieć, że zawsze były brzydkie. Przy czym one były brzydkie w taki sposób, że były tak brzydkie, że aż były ładne. Było w nich coś ciekawego. Zobaczcie, stare imprezy, stare Forestery, no leśne dziadki i tak dalej. To nie były ładne samochody, kanciaki i tak dalej, ale miały w sobie sport, miały w sobie ducha, miały w sobie, no na pewno coś, co ma w sobie to Legacy. No jest brzydki, no nie ma co gadać. To jest coś, z czym musimy się pogodzić, jeśli będziemy chcieli mieć ten samochód. Może na początek takie krótkie wprowadzenie. To jest piąta generacja Legacy. Ma też taką bardziej utrenowioną odmianę Outback. Outback to czwarta generacja. Samochód powstał w 2009 roku. Bodajże w 2013 przeszedł facelifting, ale ta wersja sprzed liftingu z tą wersją poliftingową z wyglądu z zewnątrz różni się mniej więcej jak Krzysztof Ibisz między 24 a 25 liftingiem. Tam praktycznie nic nie widać, także nie ma co jakoś tam mocno się na tym skupiać. Znaczy umówmy się, zepsuć się już nie dało, ale naprawić też nie naprawili, no tak miał podsumować. Mówię o samym wyglądzie. Ale do konkretów. Macie w Legacy kilka silników. Takie. Paleta silnikowa Subaru Legacy nie jest może jakoś szczególnie bogata, ale mamy w niej silniki benzynowe i jednego diesla. Benzyny mieliśmy o pojemności 2.0 i mocy 150 koni, czyli taka, na jaką właśnie teraz patrzycie. Było 2,5 litra o mocy 167 koni, to jest też jednostka wolnosąca. Mamy również silnik o mocy 2,5, ale to już jest turbo, o mocy 265 koni. I ten jeden wspomniany diesel o mocy 150 koni, o którym trochę później. I teraz tak, to co mówiłem na początku, że czy na pewno Subaru jest tym, czym się Wam na początku wydaje. Od takich pierdół, czyli na przykład ramki w drzwiach. Ja Subaru uwielbiałem właśnie za to, że było dużo takich właśnie fajnych szczegółów, typu nie było w drzwiach ramek. Uwielbiałem jeździć takimi samochodami, bo to było coś innego, no otwierając drzwi z uchyloną szybą,
Zawsze każdy się tym cieszył. Ale to jest pierdoła, chociaż fajna, ale pierdoła. Z takich bardziej rzeczy istotnych. Na bank obstawiacie, że w każdym Subaru jest stały napęd na 4 koła. I to jest nie do końca tak. Dlatego, że w tym samochodzie mamy coś takiego, co się nazywa CVT, czyli skrzynię bezstopniową. Ja już też kilka samochodów testowałem z takimi skrzyniami. Mówiłem, że kiedyś byłem mega przeciwnikiem tych skrzyń i chyba dalej jestem, przy czym to też zależy po prostu od skrzyni. Pamiętam, że w Avensisie ta skrzynia mi kompletnie nie podeszła, no, była tragiczna. No, to, co w każdej tej skrzyni jest, w każdej, w większości, to jest to i tramwaj. Po prostu wyje i ten bieg się nie zmienia i to jest czasami wręcz nie do zaakceptowania. Tutaj mamy tą skrzynię CVT w 2-litrowym silniku benzynowym i 2,5 bez turbo. I samochód z tą skrzynią ma taki napęd, który, nie będę wchodził w szczegóły, bo to byśmy gadali i gadali, ale ogólnie tak mówiąc bardzo obrazowo, napęd tylnej osi dołączany jest w momencie wykrycia uślizgu przedniej. Czyli nie jest to stałe AWD. No i właśnie, czy jest to w jakikolwiek sposób odczuwalne dla takiego typowego, statystycznego użytkownika? Nie, kompletnie. Zupełnie nie martwcie się czymś takim, jeśli myślicie, że o, miałem mieć Subaru, miało być AWD, stały napęd cały czas. Zupełnie tego nie odczujecie. Ja też jeździłem z skrzyniami automatycznymi w Subaru dosyć długo i zupełnie się tym nie martwcie. Ta skrzynia, jeśli nie lubicie CVT, no tak jak ja, to też powiem Wam, że nawet nie tyle, że nie będzie Wam przeszkadzała, co będziecie mocno zdziwieni kulturą pracy tej skrzyni, tym, że macie uczucie zmiany biegu, tym, że nie jest wolna, tym, że wcale nie osłabia jakoś samochodu, który tu mamy, bo też nie powiedziałem, to jest o, super, to jest samochód z 2-litrową benzyną o mocy 150 koni, duże auto, na pewno 4 koła, teoretycznie szału nie ma, a wcale nie jest tak źle. Oczywiście jako typowy fan Subaru mógłbym powiedzieć, a może nawet powinienem, że Subaru to zaczyna się od turbo, nie wiem, tak jak BMW zaczyna się od 6 garów, ale mam wrażenie, że od pewnego momentu producenci czy projektanci Subaru, nie wiem, zbierali sobie rzeczy, za które fani użytkownicy Subaru kochają i robili w samochodach odwrotnie. Coraz mniejsze moce, zabieranie pewnych modeli, na przykład z Europy i tak dalej, wrzucenie ramek do drzwi. Oczywiście te drzwi bez ramek po kilku latach, one były głośne, te uszczelki no już nie trzymały, tak jak w nowym samochodzie, także szumiało i tak dalej, ale... O, nie miałem którym dojechać, tylko dolinką, brawo. Ale wracając, to były takie rzeczy, które czyniły z Subaru coś, co dla użytkowników było unikalne, za to uwielbiali te samochody, ale też te samochody były na ulicach unikalne. Wiadomo, że no, musiał przyjść moment, w którym po prostu liczy się sprzedaż i zaczęli robić samochody na cały świat i na hurt. Więc no niestety musimy się z tym pogodzić i to jest idealny przedstawiciel zmiany myśli, jakby myślenia całkowicie o samochodach w Subaru. Właśnie w latach 2007-2008 zmieniła się Impreza na Lanosa, zmienił się Forester, no ten to może jakoś tak troszeczkę mniej, ale zmieniło się Legacy. To są globalne samochody, które mają się podobać wszędzie i mają się sprzedawać wszędzie i niestety zabrano dużo charakteru tym autom. Co oczywiście z drugiej strony będzie plusem dla części użytkowników, którym nie podobało się to, że te samochody wyglądały archaicznie w środku, nie miały wielu różnych systemów nowoczesnych i tak dalej, i tak dalej. Były bardzo paliwożerne i dalej są to akurat, tego nie zmienili. Ale ja bym tak powiedział, że te samochody zostały mocno ugrzecznione i takie bardziej standardowe, tak jak reszta aut, bo kiedyś, jeśli no, mało ludzi zastanawiało się, czy kupić sobie Subaru, czy kupić sobie, nie wiem, Volkswagena, czy Toyotę, tak, bo dla takiego, powiedzmy, mojego ojca, to był samochód, którego nawet, na który nawet nie spojrzał, pewnie nawet o nim nie wiedział, że można go kupić. To były samochody dla wąskiej, sprecyzowanej grupy osób. Dzisiaj już jest zupełnie inaczej, mimo że to jest auto z 2011 roku, czyli ma już parę lat, ale to się też mocno zmieniło.
Nie chcę też mówić o wszystkich systemach, bo tych wersji było dużo, ale to już jest takie Subaru, które ma dużo rzeczy. Zobaczcie, jak wygląda kierownica. To już nie jest taka kierownica, jak w starych modelach, kiedy w zasadzie nie było różnicy między wyglądem tego środka, tego kokpitu, czy tej kierownicy od, nie wiem, 93 roku. To pewnie wyglądała tak samo. Dzisiaj to już jest nowoczesna kierownica, łopatki i tak dalej. Środek, on ładny nie jest. No, mi się jakoś tam za bardzo nie podoba, delikatnie mówiąc, ale też już to nie jest Subaru, kiedy widzimy lata 90 w środku. Już są bajery, już jest bardziej nowocześnie. Dużo się tutaj zmieniło i sami ocencie, czy na dobre, czy na złe. To już pewnie jest bardziej kwestia gustu, więc mnie się ten środek akurat tu, jeśli chodzi o deskę, o radio i tak dalej, średnio podoba, jeśli chodzi o zegary i kierownicę. Bardzo fajna zmiana. Także to taka kwestia sporna. Co do miejsca w aucie, samochód jest duży. Ja uważam, że to na pewno nie jest mistrz przestronności, bo Subaru też nigdy w tym nie przodowały, ale jest samochód spory i na pewno tutaj żadna rodzina nie będzie narzekać. O ile w sedanie jeszcze ten wlot do bagażnika może jest troszeczkę za mały, to w kombi to już jest naprawdę szał. Gdybym ja miał wybierać wersję silnikową, pewnie szukałbym 2,5 bez turbo. Może trochę właśnie skupmy się na silnikach. Wersja ta, którą jadę, wbrew pozorom, jest dosyć wystarczająca. To nie jest auto dla kogoś, kto będzie szalał, ale nawet mimo skrzyni CVT i mimo tej mocy 150 koni, ten samochód daje radę do normalnej jazdy, w zupełności wystarczy. 2,5, on to jest dużo fajniejszy silnik. Tam też jest więcej newtów. Myślę, że to jest taki optymalny wybór, czyli 2,5 bez turbo z CVT. Jest silnik 2,5 turbo. No tutaj to moglibyśmy poświęcić oddzielny odcinek na ten silnik. To już się robi mała rakieta. Naprawdę odczucia z jazdy tym silnikiem są genialne i po kilku latach, oczywiście pomijam fanatyków Subaru, bo tym po tygodniu będzie za mało, ale dla większości osób ten silnik nie znudzi się nawet po 4 latach i zawsze będzie banan na twarzy, bo naprawdę daje radę, jest genialny, oczywiście dużo pali, ale coś za coś. O 3.6 to już się za bardzo nie chcę skupiać, bo to jest silnik, który bardziej był nastany, także no, rzadziej spotykany, pewnie rzadko wybierany, także ten może pominimy. No i mamy słynnego diesla, o którym obiecałem wcześniej, że powiem. No i powiem tak, chyba kolejny raz, nie kupujcie tego silnika. Nie kupujcie, bo prędzej czy później on po prostu padnie. Jak padnie, jak 2 lata jeżdżę, nic się nie dzieje. No i fajnie, że ci nie padł, tak do ciebie mówię, super, ale to wcale nie znaczy, że tak nie będzie. To jest trochę tak jak z motocyklami. Pamiętam, jak zacząłem jeździć na motocyklu i mówili mi, o, będziesz leżał, każdy leży, motocykliści dzielą się na tych, co leżeli albo będą leleżeć. Ja, o, to nieprawda, 3 lata jeżdżę, nic się nie dzieje. No, zdążyłem powiedzieć, było bum. To samo jest z 2,5 turbo z uszczelką i to samo jest z dieslem, tylko niestety w tym dieslu jest jeden mały problem. W nim się nie dzieje nic, super jeździ, bardzo mało pali, nie ma jakiejś super mocy, a i tak daje fajne odczucia z jazdy. Ogólnie mega. Boxer, dieselek, jedyna taka konstrukcja, super. Tam się tylko jedna rzecz psuje. Silnik. Jak on padnie, to wyskoczycie z 20 tysięcy. 17, 21, wszystko jedno. To jest samochód drugi dla żony. Jeśli jesteście w stanie podjąć takie ryzyko i je zaakceptować przede wszystkim, to części chwała, proszę bardzo, Coco Jumbo i do przodu możecie sobie ten samochód śmiało kupić. Ja i tak będę cały czas mówił, żeby tego nie robić, bo po co kupujecie diesla? Po to, żeby oszczędzić, tak? To powiedzcie mi, czy ile musicie przejechać kilometrów, żeby potencjalnie zaoszczędzić 20 tysięcy? Może tyle jeździcie, no to jeśli tak, to znowu powiem, kupcie diesla. Ale dla większości osób zapomnijcie o tym silniku. Ja to mówię jako osoba, która diesla nie miała, tak, możecie się śmiać, ale z Subaru jestem związany od naprawdę wielu lat i wiem tak samo, że na forum jest masę ludzi, którzy teraz będą po mnie jechać, też nie ma problemu. Ja to mówię dla osób, które po prostu chcą naprawdę
no nie chcą się narazić na potencjalną awarię tego rzędu, bo to nie jest już nawet turbo, wtryski, nie wiem, DSG, które też jest drogie. To już jest dramat, bo wydawanie 20 tysięcy złotych na naprawę samochodu, albo nie naprawianie i sprzedanie go o tyle taniej, bo to na jedno wyjdzie, można się naprawdę fajnie wpakować i ja mówię zupełnie od siebie, nie kupujcie diesli, Subaru. Mówię oczywiście, tak sprostuję, o tych dieslach pierwszych z tamtych lat, mówi się, że te nowe zostały naprawione. Ja tego nie wiem, dlatego nie będę mówił, że tak jest albo że tak nie jest. Ja po prostu nie wiem. Teraz zobaczcie sobie, ten samochód możecie kupić za około 36 tysięcy. 2011 rok, polski salon. To nie chodzi o to, żebym ja go reklamował, bo to nie taki mój jest zamiar. Tylko testowałem kilka limuzyn tej klasy na kanale. Tam w ostatnim filmie nawet wybierałem, które bym z tamtych wybrał. I powiem Wam, że mimo, w zasadzie ciągle wymieniam jakieś wady tego samochodu, tak? On, to jeszcze raz podkreślę, będzie dużo palił. To jest spalanie rzędu kilkunastu litrów w mieście. Czy to jest 11, czy 14, to już zależy od tego, jak jeździcie, ale on będzie palił dużo, po prostu, nawet z tym silnikiem 2.0. Ale wymieniając ciągle te wady, brzydki i tak dalej. Kupując samochód dla siebie, wchodzę powiedzmy do komisu, stoją te wszystkie samochody, które testowałem, Avensis, Mazda 6, Passat i tak dalej. Ja Legacy wziąłbym, to by było tak, Legacy, długo nic, Mazda 6, Honda Accord. To jest samochód dla kierowcy, o tak może bym powiedział. Mimo tego, że znajomi, którzy nie mają pojęcia, będą się z Was może śmiać, będą krytykować, bo ciężko bronić nawet, powiedzmy, wyglądu tego samochodu, to radość z jazdy Subaru, przynależność do tej społeczności, bo może wiecie, może nie, Subaru jest przykładem takiej marki, wokół której wytworzyła się taka społeczność, gdzie nawet jak Wam się ten samochód znudzi, to jak wejdziecie w ten świat, to daje sobie obciąć łapę, że będziecie zachwyceni tą marką i zakochani w niej dalej, chociażby przez ludzi, których poznacie, którzy, nie wiem, będą w stanie naprawdę robić tak dziwne rzeczy tylko dlatego, że macie samochód takiej samej marki, że będziecie w szoku. Ja sam to przeżyłem, sam to przeżywam od wielu lat. Pewne przyjaźnie się potworzyły też przez to, że kupiłem od kogoś samochód, znamy się długo. To jest coś, co ja zawsze będę podkreślał, testując te samochody, bo to jest taka wartość dodana i nawet nie to, że nie każda marka to ma, ale praktycznie nikt tego nie ma. I to jest coś, na co ja będę Wam zwracał uwagę, mimo że to nie jest nic, co wiąże się bezpośrednio z użytkowaniem samochodu. Nie chcę też opowiadać tam o zaletach napędu na cztery koła w zimę i tak dalej, bo to są wszystko rzeczy, które na pewno wiecie. Jadąc w taką pogodę jak dzisiaj, to tego w ogóle nie czuć. Nie wiem, no mówię tu bardziej, zwracam się do osób, które nie miały styczności z napędem na cztery koła. To są rzeczy, teraz tego nie będziecie czuli, ale na przykład w zimę bajka, tak? Ale mówię, to na tym się nie chcę skupiać, bo chyba nie ma sensu. Bardziej chcę jeszcze powiedzieć o tym, że jesteście w stanie kupić dzisiaj te samochody mniej więcej w cenie konkurencji, co jest też mega fajne, przy czym zwrócę Wam uwagę, że obsługa tego samochodu będzie ciut droższa niż konkurentów, ale większym problemem będzie dla Was to, żeby mieć ogarniętego mechanika. No niestety to jest tak, że nie każdy mechanik, nawet jak się podejmie naprawy, to wcale nie znaczy, że on ten samochód będzie umiał obsłużyć i no polecałbym przed zakupem Subaru rozejrzeć się, czy w okolicy na pewno macie kogoś, kto... Ja nie mówię o wymianie klocków, bo to zrobi oczywiście każdy, tylko jeśli coś tam by się podziało, to żeby po prostu miał pojęcie, co się w tych samochodach dzieje, bo to są troszeczkę inne samochody niż cała masa Volkswagenów i tak dalej, gdzie oczywiście no w każdej marce dobrze mieć kogoś, kto ogarnia tą daną markę, ale Subaru troszkę bardziej niż inne. Wjechałem sobie w międzyczasie do centrum handlowego i przechodząc do podsumowania, zobaczcie na jedną rzecz, albo zwróćcie kiedyś uwagę, ile tutaj stoi Subaru. 74 Passat, 58 Peugeot,
128 Opel. Tak się rozglądam. Subaru nie widziałem. Jestem jedynym Subaru tutaj, chyba że nie zauważyłem, ale nawet tak było, to może nas było dwóch. I teraz musicie sobie sami odpowiedzieć, czy to jest dla was wada, zaleta, bo może powiecie, że wada, bo po prostu nikt tego nie kupuje, bo to jakiś szajs. Ja do tego podchodzę zupełnie inaczej. Ja lubię samochody, których nie ma każdy. I dla mnie to jest, może to nie jest coś determinującego zakup, ale to jest bardzo, bardzo duża zaleta, bo wolę mieć samochód, który mam ja i jest po prostu inny od reszty. To nie będę już wnikał, bo to mówię, to każdy może mieć tutaj swoje podejście. Mnie się to bardzo podoba. Tak jak teraz przejechał sobie Mustang. No ile jest takich Mustangów? To też jest fajne. I mówiąc zupełnie subiektywnie, mnie się to w Subaru, mimo tego, że jest to już przedstawiciel tej globalnej mody, która niestety dotarła do Subaru i co do wyglądu im średnio poszło, to ja sobie to cenię. No i właśnie kończąc, dla kogo to jest samochód? Pamiętajcie, że to jest samochód dzisiaj już tak naprawdę dla każdego. Jeśli nie znacie tej marki, to ja do was apeluję, żebyście się z nią zapoznali. Nawet jak wam się nie podoba, nawet jak uważacie, że to jest jakiś szajs, który ani nie wygląda, ani nic, jeszcze do tego jest drogi. Może tak jest, może uznacie, że mieliście rację. Ale sprawdźcie najpierw organoleptycznie. Przejedźcie się tym samochodem. Jak macie gdzieś opcję, nawet tym. Stoi na Wilanowskiej, ja z tamtego miejsca mam samochody, dzięki temu mogę je dla was testować. Pójdźcie zobaczyć ten samochód. To jest naprawdę coś, co po kontakcie z tym samochodem, no ja siedząc tutaj nie widzę go z zewnątrz na szczęście, więc to zupełnie znika aspekt tego wyglądu. Oczywiście ja się śmieję cały czas, bo do tego też się przyzwyczajicie, może i wam się nawet spodoba, ale to nie jest taki sam samochód jak inne. A już w ogóle, gdybyście kupili sobie 2,5 turbo, no to będzie bajka. I to jest właśnie mój apel i podsumowanie. Nie patrzmy tylko na samochody, które się najlepiej sprzedają, szukając tego auta dla siebie. Patrzmy w rankingi, o, Skoda najwięcej. Fajnie i to pewnie też o czymś świadczy, ale poszerzajmy swoje horyzonty motoryzacyjne. Nawet jeśli samochód wygląda tak jak ten i może nie chcecie mieć z nim kontaktu, to może jakoś się tam przełamcie i spróbujcie to zrobić, bo może być tak, że niechcąco zakochacie się w nowej marce i to będzie przygoda na kolejnych wiele lat. Jak nie legacy, zobaczcie jakiś inny. To naprawdę nie jest tak, że ja coś mam od Subaru za reklamowanie tych samochodów, bo że nawet nie miałem od nich samochodu do testowania, więc myślę, że mi nikt tego nie zarzuci. Po prostu mówię od siebie. To są samochody, jeśli macie trochę benzyny we krwi, to są samochody dla was. Dzięki za dzisiaj. Niedługo kolejne testy. Myślę, że tych filmów teraz będzie więcej. Robi się pogoda, więc też nowe możliwości testowania. Jeśli chcecie być na bieżąco, jeśli podoba wam się to, co robię, nie chcecie przegapić jakichś filmów, a będzie teraz troszeczkę zmian na kanale, mam nadzieję, że pozytywnych, także zapraszam do subskrypcji. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się, cześć!